Pielgrzymi ze Lwowa, Iwano-Frankiwska, dawnego Stanisławowa, Sniatynia, Kamionki Buskiej, Tarnopola i Stryja przeszli w pierwszej pielgrzymce pokoju i pojednania do sanktuarium Matki Bożej Buchszowieckiej. W tym roku połączyła ich wspólna intencja. Modlili się o pokój na Ukrainie. W każdej wiosce, którą mijaliśmy, mówiliśmy, że modlimy się o pokój. Każdy różaniec również był poświęcony tej intencji. Chcemy, żeby w naszym państwie nastąpił tak oczekiwany pokój i żeby on zagościł również w sercach każdego z nas. W naszej pielgrzymce ze Lwowa uczestniczyła również młodzież franciszkańska z Kijowa. Razem prowadziliśmy drogę krzyżową, modliliśmy się o jedność i pokój na Ukrainie. Pokój na całym świecie, a szczególnie na Ukrainie. Musimy pamiętać, że jest Pan Bóg i że musimy Jemu wszystko zaufać i powierzyć nasze życie. Chociaż droga do Bołszowiec nie była łatwa, pątnicy szli w upalne i deszczowe dni, do Matki Bożej Pokoju i Pojednania dotarło ponad 500 wiernych. Ta modlitwa, ona nie tylko ludzi łączy, ale też dodaje nam siły do tego, aby się bronić przeciwko złu, bo to, co jest największym zagrożeniem dzisiaj dla człowieka, to jest przede wszystkim szatan, który po prostu powoduje, że człowiek się zaczyna zniechęcać, traci wiarę, traci nadzieję. A jeśli człowiek się modli, tak jak te pielgrzymki, idą młodzi ludzie, ludzie też z cierpieniem, ludzie, którzy utracili też swoich bliskich w czasie tej wojny, których wojna dotknęła tak bezpośrednio, i się modlą, uwielbiają Pana Boga, to i ich przemienia, i tych, którzy ich na drodze spotykają, ale też i widać, że to dodaje też siły ogromnej całemu naszemu kraju, który dzisiaj tej modlitwy potrzebuje. Na początku wojny w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Bołszowcach schronienie znalazło prawie 100 uciekinierów wojennych z ostrzeliwanych miast Ukrainy. Niektórzy już wrócili do swoich domów. Ze względu na to miejsce i sanktuarium, i Matki Bożej, ale też i dlatego, że tu jest wieś, to na pewno było to dla nich z korzyścią takim, że mogli się wyciszyć, uspokoić i to było dla nich na pewno dobre i pomocne w tym, żeby sobie gdzieś tam w środku poukładać to wszystko, czego doświadczyli na początku tej wojny. Po II wojnie światowej kościół w Bołszowcach był ruiną. W 2001 roku przeszedł pod opiekę ojców franciszkanów. Dzięki m.in. środkom Polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego sanktuarium zostało odnowione. Teraz przybywają tu setki pielgrzymów z Ukrainy i Polski.